7:09. Twój początek dnia. W poranku 7:09 czas na kolejnego gościa. Redaktor Karol Grabias z redakcji kwartalnika Więź. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Mam przed sobą świeżutkie wydanie Więzi, zimowe, z niebieską okładką i tak sobie myślę, nie wiem na ile ma pan podobne odczucia, że lektura takiego właśnie kwartalnika to trochę jakby głębszy oddech w tym takim płytkim, codziennym oddechu naparzanki, bo mamy spór o jedną, drugą, trzecią sprawę bieżącą, oczywiście ważną i tak dalej. Ale wy zerkacie na, czy próbujecie zerkać na sprawy publiczne, także państwowe, z trochę większego dystansu. Na pierwszy rzut Więź bierze pod lupę migrację. Dlaczego? Wydaje się nam, że migracja jest takim tematem, o którym wszyscy dyskutują, wszystkim wydaje się, że mają wyrobioną swoją opinię, ale jednocześnie rzadko powołują się na z jednej strony opinię ekspertów, z drugiej strony na jakąś utrwaloną perspektywę etyczną. To znaczy nas rozczarowuje nieco sytuacja, w której z jednej strony jest to temat maksymalnie rozpolityzowany, który bardzo polaryzuje. Przede wszystkim to zjawisko polaryzacji jest dla nas w jakimś sensie groźne i staramy się znaleźć w nim jakąś perspektywę mądrego środka. A z drugiej strony brakuje nam perspektywy na zjawisko kryzysu migracyjnego, chociaż samo określenie kryzysu migracyjnego jest z naszej perspektywy jakoś nieuzasadnione, ponieważ wskazujemy zgodnie z opinią ekspertów, że raczej mówimy o zjawisku permanentnym, do którego musimy w jakimś sensie przystosować nowe pojęcia, nowe opowieści. Jest to zjawisko, o którym mówimy rzadko z perspektywy nastawionej na wartości, a często na taką dosyć brutalną pragmatykę. Widać to chociażby na przykładzie przesunięcia się dyskursu na temat migracji i migrantów zdecydowanie w stronę takiego, można powiedzieć, wąsko nacjonalistycznie pojmowanego interesu narodowego i pytań na zasadzie, jak w bieżącej sytuacji ochronić maksymalnie bezpieczeństwo obywateli konkretnych krajów, a nie myśleć o strategii radzenia sobie z sytuacją, która jest jest rozpisana na lata, dziesięciolecia i na którą nie ma żadnych prostych, bieżących odpowiedzi. No właśnie, czy jest pole i przestrzeń do dyskusji między tymi dwiema stronami, czy dwoma podejściami, które z jednej strony mówi o tym, że no, granice są święte, nikt nie powinien przez nie przechodzić, mamy mieć kraj zamknięty, a każdy, kto przybywa, albo prawie każdy, to potencjalny terrorysta, albo w najlepszym wypadku obibok i leń. Z drugiej strony słyszymy, że tak naprawdę, no może teraz trochę też przesadzam oczywiście, ale że granice to jedno, ale że najważniejsze jest prawo człowieka i że każdy ma prawo przybyć, gdzie tylko chce i że tak naprawdę w świecie to te granice, czy w ogóle traktowanie kogoś nie w porządku na granicy, no jest jakimś wyzwaniem, bo przecież prawa człowieka, bo przecież humanitaryzm, bo przecież wartości także chrześcijańskie. Czy da się to pogodzić? Oczywiście to brzmi to paradoksalnie. My staramy się, przede wszystkim Bartosz Bartosik, redaktor naczelny naszego portalu w swoim tekście oswoić widmo, stara się wskazać, że jest to czymś, co on nazywa fałszywą dychotomią. To znaczy wielu polityków z różnych opcji stara się kreować rdzeń tego kryzysu poprzez diagnozy, że albo bezpieczeństwo nasze, albo bezpieczeństwo tych, którzy do nas przybywają. No jesteśmy przekonani, że jest to perspektywa błędna. Oczywiście nie można lekceważyć obaw jednej i drugiej strony. To znaczy, czemu jest to dychotomia błędna? Uważamy, że nasze bezpieczeństwo i nasz dobrobyt jest w jakimś sensie związany z dobrobytem i z bezpieczeństwem osób, które do nas przybywają. Bartosz Bartosik argumentuje to na takiej płaszczyźnie demograficznej, to znaczy wskazuje, że to, co chcemy obronić, czyli europejskie państwo dobrobytu, to
dlaczego wydaje się, że powinniśmy budować twierdzę Europę, to znaczy obwarowywać wstępowanie do Unii Europejskiej kolejnymi regulacjami, kolejnymi barierami, jest tak naprawdę nie do utrzymania, biorąc pod uwagę obecne trendy demograficzne. To znaczy, żeby funkcjonowało dobrze państwo dobrobytu za 30-40 lat w starzącej się Europie, potrzebujemy po prostu ludzi, którzy będą pracowali jako pielęgniarze, pielęgniarki, dostawcy usług publicznych, czy po prostu osoby zajmujące miejsca na rynku pracy, które są dla starzejącego się i coraz bardziej wymagającego społeczeństwa europejskiego, no powiedzmy, nieatrakcyjne przy zarobkach, które są w stanie obecnie zaproponować pracodawcy. No a z drugiej strony uważamy jednocześnie, że nie można mówić o wspólnocie europejskiej, która opiera się na fundamentalnych wartościach, takich jak poszanowanie praw człowieka, tolerancja dla pluralizmu, uznanie godności ludzkiej jako czegoś uniwersalnego, kiedy wzmagają się prądy polityczne, które wskazują, że strażnicy naszych granic powinni być jeszcze bardziej uzbrojeni, a jedynym sposobem na radzenie sobie z tym kryzysem jest płacenie autorytarnym watażkom z krajów trzeciego świata, którzy co prawda powstrzymują fale migracyjne, ale robią to kosztem instrumentalizacji ludzi, którzy na miejscu, przy tych po prostu punktach przerzutowych są zamieniani w najlepszym wypadku w tanią siłę roboczą, a w najgorszym wypadku w niewolników. Tak, to prawda. Te prądy polityczne to zjawisko, które absolutnie istnieje. Natomiast wiem też, że niemałe poruszenie wywołał tekst czy reportaż w ostatniej, no może już nie ostatniej, ale jednej z ostatnich Gazety Wyborczych, gdzie jedna z aktywistek, która działała przy granicy polsko-białoruskiej, opisywała niezwykle skomplikowany obraz tego, co tam się dzieje, jakby, który wykraczał daleko poza tę opowieść wyłącznie o brutalnych strażnikach rodem z filmu Agnieszki Holland i wykraczał też poza tę opowieść oczywiście o tylko i wyłącznie brutalnych migrantach przy granicy. Jakby ten świat opisywany, zwłaszcza przy okazji takich, tu chyba można powiedzieć o kryzysie przy granicy wywołanym sztucznie przez Łukaszenkę, no, że on nie jest biało-czarny, zero-jedynkowy. Tak przynajmniej ja bym się chyba podpisał pod takim wnioskiem. Tak, oczywiście, jakby ten tekst wywołał dosyć duże poruszenie ze względu na to, że też w dużej mierze podważał wiarygodność tych dziennikarzy czy pojedynczych dziennikarzy i relacji, które pojawiały się na temat tego kryzysu, którzy starali się budować perspektywę konieczności bardziej empatycznego podejścia do osób starających się przybyć do zachodniej Europy, czy w ogóle do Europy, nie zawsze legalnymi ścieżkami, często w sposób wymuszony sztucznie przez właśnie tych autorytarnych watażków. No, wskazuje to na pewno na to, że brakuje w dyskusji na ten temat pewnej dziennikarskiej uczciwości, myślę, że po jednej i po drugiej stronie, to znaczy, że wytłuszczanie, wyboldowywanie przypadków wyłącznie i opieranie na tych skrajnych przypadkach całej narracji na temat tego, co dzieje się na granicach, na temat motywacji i osób migrujących, i strażników, budowanie takiej właśnie bardzo spolaryzowanej narracji, że albo mamy do czynienia z tylko wykształconymi, empatycznymi, przybywającymi do nas po lepszą przyszłość migrantami, którzy mają wobec nas najlepsze intencje, albo mamy do czynienia z figurą, która przypomina XIX-wiecznego, zdepersonalizowanego savage, dzikusa, który przybywa, żeby napaść na nasz po prostu dobrobyt i naszą kulturową stabilność. Obie te narracje oczywiście są z gruntu fałszywe i z wielu odcieni szarości. Trzeba oczywiście dyskutować zarówno o tym zagrożonym poczuciu bezpieczeństwa, które jest naturalnym zjawiskiem w Europie doby kilku kryzysów. Nie można tego ignorować w imię czy to politycznej poprawności, chociaż on dziwnie brzmi, ale należy również oczywiście zawsze, absolutnie zawsze pamiętać o fundamentalnym dla naszej cywilizacji poczuciu uniwersalnej godności każdego człowieka i każdy dyskurs depersonalizujący wokół zjawiska migracji na naszej wschodniej granicy, tej depersonalizacji ludzi, którzy do nas przybywają, pojawiło się bardzo dużo. Więc oczywiście obie skrajności są fałszywe. Brzmi to może jako jakieś takie proste zaklęcie na odczarowanie rzeczywistości. Ktoś mógłby zarzucić mi jakiś taki naiwny symetryzm, ale to brzmi naiwnie tylko z powierzchni, ponieważ lektura tekstów z naszego kwartalnika wskazuje na to, że
jest to wielkie zadanie do przemyślenia i dla myślicieli, i dla polityków, i dla aktywistów, w którym nie ma żadnych prostych odpowiedzi, a potrzebne jest bardzo dużo pracy, że tak powiem, dużo pracy w grupach, w których nie wszyscy się zgadzają. To prawda, ten cykl tekstów poświęconych migracji to jedno, ale chciałem jeszcze dwa zdania o wywiadzie, który pan przeprowadził z Mirosławem Marynowiczem, o miłości nieprzyjaciół, pobuczy i irpieniu. Bardzo mnie to ujął ten temat, zwłaszcza może przy świętach, bo wydaje mi się, że to jest perspektywa, o której nieco zapominamy, patrząc na to, co dzieje się na Ukrainie. Tak, to prawda. To znaczy pan profesor Mirosław Marynowicz, wicerektor Lwowskiego Uniwersytetu Katolickiego, jeden z założycieli ukraińskiej grupy Helsińskiej, jest jedną z tych osób, która od wielu lat stara się poruszyć w Ukrainie problem tego, w jaki sposób Ukraińcy mówią i myślą o Rosjanach. Ja tam zadaję takie pytanie jako osoba gdzieś interesująca się, której bliska jest tematyka ukraińska. No jest w Ukrainie takie hasło Nikoli nie zabudemy, nikoli nie probaczymy, czyli po polsku nigdy nie zapomnimy, nigdy nie przebaczymy. No i w odniesieniu do tego hasła, które zyskało bardzo duży rezonans społeczny w Ukrainie, pan Mirosław Marynowicz zadaje takie pytanie, oczywiście, nigdy nie możemy zapomnieć, ponieważ no pamięć jest jakimś elementem tego, żeby zapobiegać na przyszłość kolejnym zbrodniom, żeby budować pewną pamięć o tym, co nam się przydarzyło. Budowanie narracji wokół tego jest fundamentalne dla naszej etycznej integralności. Ale czy jednocześnie możemy powiedzieć, że nigdy nie przebaczymy? On stara się wskazać na to, że z perspektywy chrześcijańskiej, z perspektywy głęboko takiej personalistycznej, stwierdzenie nigdy nie przebaczymy jest równoznaczne ze stwierdzeniem człowiek narodowości rosyjskiej nigdy w pełni nie będzie dla mnie człowiekiem. Za 10, za 20, za 30 lat zawsze będzie on nosił na sobie jakiegoś rodzaju etniczne, może wręcz rasowe piętno bycia uznanym za kogoś niższego. No, wśród tych materiałów, które często, już może teraz rzadziej oglądaliśmy z linii frontu, pokazujących zwycięstwo nad Rosjanami, często w sposób komiczny, czy w taki prześmiewczy sposób były pokazywane akcje, w których ginęli Rosjanie, którzy często byli nazywani orkami. No, może to oczywiście być zrozumiałe z perspektywy psychologicznej i dla kibicujących napadniętym Ukraińcom ludzi na Zachodzie i wśród samych Ukraińców, którzy mają gigantyczne poczucie krzywdy. No, ale pan Mirosław Marynowicz pyta, czy etyka chrześcijańska, etyka personalistyczna, w której zawsze, zawsze niezależnie od najgorszych możliwych zbrodni staramy się dostrzec człowieku, nawet tym, kto jest oprawcą, jednak istotę ludzką, która nie została urodzona po to, żeby czynić zbrodnie, czy to nie kwestionuje naszego sposobu jednak patrzenia na Rosję? Czy to, że oni sami się okaleczają poprzez zbrodnie, sprawia, że my również musimy przyjmować, że ta okaleczająca perspektywa całkowicie przekreśla ich człowieczeństwo? To jest, wydaje mi się, pytaniami bardzo naszych słuchaczy proszę zostawiamy, bo czas nas niestety dogania. Po więcej odsyłamy do więzi i w papierze, i w wersji internetowej na stronie więzi można sięgnąć, można przeklikać to wszystko. Opowiadał, zachęcał Karol Grabias z redakcji właśnie kwartalnika Więź. Dziękuję serdecznie, redaktorze. Dobrego dnia. Dziękuję, panie redaktorze. Do widzenia. 7:09. Twój początek dnia.